A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Grim Dawn. W poprzednim odcinku pokonaliśmy głównego bossa dodatku, właściwie zakończyliśmy już ten dodatek i moglibyśmy sobie rozpocząć kolejny, ale tak jeszcze pomyślałem, że dokończymy kilka spraw. Trochę tego mamy do zrobienia. Notatka tutaj na przykład jest, zaraz ją sobie przeczytamy. Chciałbym zrobić na przykład relikt, na który przepis nam ostatnio poleciał i który jednocześnie będzie takim reliktem cząstkowym do wykonania może kiedyś tego reliktu Ulzuina, czyli reliktu mitycznego. Ale na razie sobie zrobimy ten pośredni, on się nazywał, ja tu miałem zapisane, to była ta pożoga, tak? Pożoga i tam też był bonus do wszystkich umiejętności dla grenadiera, także jak najbardziej możemy sobie na to pozwolić, nawet byłoby bardzo wskazane. A poza tym, jeżeli chodzi o te doki Black Iron, które mamy zdobyć, to dobrze kojarzyłem, że to gdzieś tam w porcie musiało być, czyli z tego, co mi napisaliście, to teraz nam się otworzą te drzwi, które były zablokowane przez Eterialnych. Jak dostaliśmy tak konkretnie tego questa, to tam będziemy mogli teraz sobie wejść. No, to jeszcze to właśnie chciałem zrobić. Może tak, zacznijmy sobie przede wszystkim, tak myślę, od gospodarstw, bo ja tam zawsze do tego kowala sobie chodzę robić różne ciekawe rzeczy. Akurat fakt, że przy robieniu reliktów nie ma znaczenia chyba, jaki kowal to robi, bo on tam bonusów nie dodaje do reliktów. No, ale tak z przyzwyczajenia sobie tutaj zejdziemy do niego. Tylko tak, może posprzedawajmy tutaj te sprzęty sobie, żebyśmy mieli porządek w plecaku. No w sumie przeczytamy tę notatkę od razu. To jest notatka, która wypadła nam z tego głównego bossa, z tego Marcela całego, nie? Zobaczymy. Na wstępie muszę przeprosić za ton mojej ostatniej wiadomości. Twoje ostatnie eksperymenty w Malmoud wprawiły krąg w przeświadczenie, że odbiegasz od ustalonego konsensusu. Teraz widzimy, że myliliśmy się w naszej ocenie. Krąg wyraża najwyższe zainteresowanie eksperymentami nad żywą tkanką. Jeśli odkrycia są rzeczywiście tak obiecujące, jak donosisz, to nowy konsensus powinien być zarządzony bez zbędnej zwłoki. Taki, który weźmie pod uwagę nowe parametry dla naszej wielkiej wizji. To z kolei prowadzi do kolejnej sprawy, która wywołała potrzebę stworzenia tego pisma. Krąg został ostrzeżony o pewnych zaburzeniach w eterze, które mogą być niepokojące. Wielkie oczy kierują teraz uwagę w kierunku tego świata. Jeśli dowiedzą się, do czego tu doszło, wtedy wszystko, co stworzyliśmy, co osiągnęliśmy, może zostać narażone na niebezpieczeństwo. Nasza wielka wizja nie może być przerwana przez kosmiczne rozmyślania. Zwycięstwo jest w zasięgu ręki i musimy po nie sięgnąć. To roztropne z twojej strony, mistrzu trupów, iż wypełniasz swoją rolę bez problemu i ufam, że nie będzie dalszych komplikacji. Nie można tolerować dalszych opóźnień, nie możemy sobie dłużej pozwolić na cierpliwość. Tak napisał adiunkt Orin Vostra, czwarty z pięciu kręgów. No dobrze, to było takie pismo, które upuścił boss. Aktowy i jednocześnie boss dodatku. No dobra, jeżeli chodzi o relikt, to był relikt nie zaklęty, tylko potężny już teraz, tak? Czyli ta pożoga, tak? To była ta pożoga. Zgadza się, plus jeden do wszystkich umiejętności dla grenadiera, to jest to. I żeby to zrobić, to... Inferno, nieszczęście, ruina. Dobra, po kolei, robimy Inferno. Inferno. Żeby zrobić Inferno, potrzebujemy sztywnej łupiny. No to trochę nam to zajmie wszystko pewnie. Sztywna łupina. Proszę bardzo. Połączone. Robimy Inferno. No jest. Jakieś fajne to Inferno w ogóle? Takie średnie, nie? Bo to jest taki zaklęty relikt, taki z tej pierwszej grupy. No ale dobra. 15 tysięcy. Jakaś krew chtona. Łączymy. Mamy to. Teraz dalej. Pożoga, tak? Pożoga. Mamy Inferno, potrzebujemy nieszczęścia. Jakkolwiek by to nie brzmiało, że potrzebujemy nieszczęścia, to wymaga wypaczonej tkanki mózgowej 8000 jest. Dalej. Gdzie jest to pożoga, tak? Potrzebujemy ruiny. Ruina, 12 sztuk możemy wykonać, też wypaczona tkanka mózgowa potrzebna 8000, zrobione.
I jeszcze amunicja krzemienna i zaklęty krzemień. Amunicja krzemienna, proszę bardzo. I zaklęty krzemień też jest. No to chyba wszystko, tak? W tym momencie możemy wykonać sobie pożogę. Jeden do wszystkich umiejętności, tak, odporność na żywioły, energia odnawiana na sekundę, fajne, duchowość, odbrażenia od ognia, od podpalenia, jeszcze jakiś pożar tutaj się pojawia. Dobra, 37,5 tysiąca, robimy to, wyszło, zobaczmy sobie jak to wygląda, bo tam mi pisaliście, że tak naprawdę to co nam pokazują tutaj, to co wyjdzie, to są uśrednione wartości, czyli może wylosować tam czasem mniej, chyba czasem więcej, nie wiem. W każdym razie wyszło 24 od ognia, 58 obrażeń od podpalenia, 14 do duchowości, no to ale to wszystko więcej wychodzi, no czasem równo, więc nie wiem co to za uśrednienie, jak to zawsze wychodzi w sumie więcej, nie? Ale no dobra. Teraz tylko tak, czy ja nie będę miał problemów z odpornością na żywioły? Chyba nie, bo tu też są ładne. 23% odporności na żywioły, jak ja bym to założył, ta nic się nie dzieje. 28 ponad maksimum, no tej 3 ponad maksimum. Tu też 3, także się wstrzeliliśmy prawie na równo. Nie wiem, tę ciszę zostawię sobie, bo może też będzie jakimś reliktem cząstkowym tam kiedyś do wytworzenia czegoś, chociaż już pewnie wtedy serię zakończymy, no ale niech sobie będzie. I teraz tak. Teraz co? Zobaczmy sobie jeszcze dokładnie. Musimy przetestować, co to jest w ogóle za pożar. To nie jest jakiś efekt przy trafieniu czy przy otrzymaniu ciosu. To pewnie trzeba przypisać, tak? Uwolnij przeszywający słup czystych płomieni o takiej intensywnej mocy, że nawet najtwardszy pancerz nie zdoła mu się oprzeć. No myślę, że przesadzają, ale umiejętność strumieniowana trwa tylko gdy trzymasz wciśnięty przycisk umiejętności, aha. Czyli, że nie można się pewnie, chociaż nie, może i można się przemieszczać, ale przy 100% szybkości czarowania zadaje obrażenia, pobierając energię, 0,3 energii na sekundę. I koszt użycia jeszcze 50 energii, tak na starcie, tak? Ach. No dobra, zaraz zobaczymy, ale najpierw chciałem sobie na przykład drzewko tutaj zobaczyć teraz jak wygląda. No, zwłaszcza tutaj te końcowe. Koszt zużywanej energii się znowu zmniejszył. 32% szansy mamy już na wyzerowanie cooldownów. Ta globalna taka zdolność zwiększająca obrażenia, 17% już, ten taki more damage jakby. Fajna sprawa, tutaj wiadomo. Tutaj obrażenia od podpalenia i tak dalej, ale chciałem zobaczyć, nie, to tutaj było, zmniejszenie odporności, o właśnie, 26% tutaj wychodzi 23% zmniejszenie odporności, fajnie, kanister wymaksowany, praktycznie jakbyśmy teraz jeszcze jeden punkcik dodali ze sprzętu, to ponoć by już nie zadziałał, o, nawet nie jest napisane, co daje na kolejnym poziomie, o. Bo tylko 10 dodatkowych punktów ze sprzętu można dawać w skille, ponoć. Tak mówiliście, także fajnie to wygląda tutaj. Koktajl dostał poziom, czyli będzie większy obszar, dłużej będzie trwał. Te aury niby po jednym punkcie dałem, a zobaczcie jak fajnie to wygląda tutaj wszędzie. Z tymi aurami. Nawet te oślepienia tutaj, zobaczcie. Zmniejszamy zdolności defensywne przeciwnika, 110 punktów. Ta dezorientacja tutaj też wchodzi fajnie. Tutaj cel partaczy, wyprowadzane ataki. No ładnie te procenty porosły tutaj. Ja się nie spodziewałem, że to tak wyjdzie, jak dam tylko po jednym punkciku. No ale tak fajnie właśnie to wyszło. Mamy plus 4 w sumie do umiejętności grenadiera, plus tam jeszcze do tych kanistrów, do jeszcze tutaj na przykład też skądś tam doszło. Fajnie to wygląda. Sprawdźmy sobie tę zdolność, ale to na manekinie. No dzisiaj taki odcinek luźny będzie, znaczy jakieś tam questy porobimy, bo na przykład zasugerowaliście mi całkiem słusznie, bo tam później jeszcze dostałem potwierdzenie na Discordzie, że skoro wpadła nam reputacja do Czarnego Legionu, tutaj ten honorowany, to możemy iść wziąć sobie questa, no nie? To też może go dzisiaj zrobimy. W każdym razie manekin, no dobra. To teraz jak to tutaj? Gdzie to jest? Jak to wygląda w ogóle? Koktajl... Pożar to jest to, tak? Z przedmiotu. Haha, fajne. Czekajcie sobie, może aury odpalę. Znaczy nie sądzę, żebym tego używał, no ale... Raczej nie można z tym chodzić, nie? Bo to się przerywa od razu, no.
ty manekin, jak tam? Znaczy, no bardzo duża częstotliwość, no ale jakiegoś szału wielkiego to to nie ma w porównaniu do kanistra, gdzie się rzuci, można się przemieszczać, coś robić. Kanister to my teraz pewnie mamy totalnie przegięty. Gdzie jest mój kanister? Przepraszam bardzo. Termit kanister, tutaj. Jak sobie tutaj na przykład zarzucamy te wszystkie... Jakie tutaj wychodzą obrażenia? 34 tysiące, 36 tysięcy, 39 tysięcy od samych tych titików podpalających, a te wybuchy jak walną, to sami widzimy, jak schodzą szybko obrażenia u bossów wtedy, nie? Czyli tu obniżamy. I faktycznie tam 39 tysięcy, tak patrzę, czy jakieś 40 tysięcy może ten pojedynczy tik osiągnąć. Ale nie, aż tak dobrze nie ma, już teraz zaczyna spadać, ale trwa bardzo długo, nie? Ciekawe te same wybuchy, jak to wygląda, ale to się nie da tego zaobserwować. Teraz takie boom, no nie? Jak to tam było dokładnie? Dobra, tu jest wszystko w porządku, nie ma co kombinować. Mamy fajny relikt, ale trzeba by jeszcze zrobić ten lepszy, ten Ulzuina, nie? No ale musimy zdobyć tę rzeź. Mam cały czas zapisane, że nam rzezi brakuje. Dobra, notatki przeczytaliśmy, relikt zrobiliśmy. Chodźmy może do tego, zobaczyć co to zadanie z tym czarnym legionem, czyli to musielibyśmy, znaczy w gospodarstwach to tylko ten frakcyjny kupiec jest, tutaj musimy do Fortu Ikon iść, do tej ich takiej bardziej właściwej siedziby, że tak powiem. Anasteria to tam nic dla nas nie ma raczej, nie, bo to raczej nie. To są wygnańcy. O, tam od niej braliśmy. A zerknę. Chociaż nie, ona się tam przenosiła za nami przecież, nie? To jakby miała coś dla nas do zlecenia, no to by zleciła chyba. Nie wiem, czy ona tu w ogóle siedzi teraz. Ona się przyniosła na stałe chyba, ta. Ona gdzieś tam za nami chodziła. Ale ten pomocnik został. To nie wiem, czy możemy otworzyć jakimś cudem. Może jakbyśmy się do niej nie przyłączyli, to coś tam by z tym było. Jakbyśmy ją pokonali, może jakaś kontynuacja questowa gdzieś tam. Nie wiem, ale jak ja grałem kiedyś, to się do niej nie przyłączałem chyba. Nie jestem teraz pewien, ale chyba ją zabijałem. Ale co ja tam grałem, nie? Czekajcie, gdzieś tu? Nie. Tu! Czarownik Moira, dobra. Moira z Kompanii Czarowników zgłasza się do raportu. Zastanawiałam się, czy mogłabym zabrać chwilę z twego cennego czasu. O, widzicie? A czym jest Kompania Czarowników? Jesteśmy służącymi w Legionie Arkanistami, wyspecjalizowanymi w unieszkodliwianiu czarodziejów przeciwnika. Naszym podstawowym zadaniem jest eliminacja i rozbrajanie zdolności magicznych wrogów. Wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony eterialnych, nasze szeregi są zdecydowanie zbyt skromne. W czym potrzebujesz mojej pomocy? Zanim dotarłam do Fortu Ikon, zostałam przydzielona do kompanii, która pomaszerowała na południe w kierunku Starej Arkowi. Ponieważ most był zawalony, nie mieliśmy wyboru i wybraliśmy drogę przez Kanion Umarłych. No to w sumie tak jak my chyba, nie? Nigdy byśmy nie podejrzewali, że wrogów będzie tam aż tak wielu. Eterialni byli mocno okopani na urwiskach, pospiesznie rozsiewając eterialny ogień z pomocą obelisku zwanego jako Zwiastun Zniszczenia. Miejsce to zostało dosłownie zamienione w piekło. Teraz nazywamy je pożogą. O, to relikt taki zrobiliśmy sobie właśnie. Teraz nazywamy je pożogą. Tylko kilku z naszych uszło z życiem, ale zdołaliśmy zapieczętować szybko palni. Słyszałam opowieści o twoich wyczynach. Jeśli zdołałabyś dostać się do pożogi i zniszczyć zwiastuna, wtedy na pewno osłabilibyśmy zdolność przeciwnika do przekształcania naszej ziemi, a ja dostałabym zemstę za poległych ludzi z mojego batalionu. Czy zrobisz tę przysługę Legionowi? No raczej, rozprawię się z tym zagrożeniem. Tylko chwila, ale gdzie? Jeszcze raz, momencik. Czarownik Moira z Czarnego Legionu wysłała cię na niebezpieczną misję, która powinna podciąć skrzydła eterialnym w przekształceniu Kern na swoją modłę. Dla niej to nie jest po prostu zwykłe zadanie.
Dla niej powinno być jest to misja osobista, zemsta za odebrane życie. Udaj się do kanionu umarłych i otwórz zapieczętowane wejście do korytarzy kopalni prowadzących do pożogi. Tam pośród eterialnego ognia znajdziesz zwiastun zniszczenia, gigantyczny eterialny obelisk, który przekształca okoliczny krajobraz. Zniszcz go i dokonaj zemsty na poległych pod sztandarami Czarnego Legionu. Kanion umarłych. Pożoga. No to były te drugoaktowe, nie? Tam gdzieś... Kanion. Tam, gdzie właśnie, tak jak mówiła Tarkovia, kanion umarłych. Gdzieś wcześniej tutaj musiało być. Tu jest. Kanion umarłych, pożoga nawet zaznaczona na mapie. Eterialnej takiej ziemi też. Tu były spaczone ziemie na wschód od gospodarstw. No dobra, to w takim razie tutaj. No to chodźmy, zobaczymy to. A coś mi teraz się przypomina. O właśnie. Ja to chyba robiłem, jak kiedyś grałem to zadanie. Tylko ja się bardziej zastanawiam, że ja... A może to nie to było? Tu się idzie, tu będzie takie... Tu będzie takie bardzo niebezpieczne przejście, takie... Dużo tego eteru. Jak kiedyś grałem, ja to chyba robiłem. Chodzi o to, że jak ja to robiłem, to skąd ja wziąłem taką gigantyczną reputację? Ale może faktycznie wtedy nie przyłączyłem się do tej Anasterii, czy Anasterii, to tam ta reputacja nie spadała wtedy, a chociaż ja wiem. Czy to taka różnica by była? Ta! Ja to robiłem kiedyś. Pamiętam. Tu musimy uważać, ta, bo tutaj bardzo szybko spada zdrowie. I tam gdzieś, kurde, nie pamiętam, czy tam jest gdzieś jakieś bezpieczne miejsce, czy jak to wyglądało. No ale musimy się tam wbić, na pewno można. Na pewno można, a wiecie co, to może... Wiecie co, ja może na razie zamienię ten relikt z powrotem, bo tu jest zwiększona szybkość biegu o 4%. Później sobie to zmienię z powrotem. Momencik. Balans w elementarnym morzu nicości. A to też ma jakiś opis? Oddech Ulzuina, po prostu. Chociaż to nie jest relikt Ulzuina, jak ten, który będziemy, mam nadzieję, kiedyś robić. No dobra. Palec na miksturce. Palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka. Okej. A to tam chyba dalej gdzieś się szło. A dobra, zobaczymy to najpierw. A sobie zmienię relikt z powrotem. Jak go zrobiłem, to go sobie zmienię już. W sumie musimy go w skrzynce zostawić. Nie będę go przy sobie chyba nosił, żeby speeda zwiększać co jakiś czas, jak będziemy chodzić. Chyba, że gdzieś tam jeszcze będą jakieś takie udziwnione, niebezpieczne przejścia eterowe. No dobra, zobaczymy. I tutaj ma być ta, pamiętam to, tutaj będzie faktycznie taki wielki zwiastun, taka struktura eterialna. No dobra, no trzeba to zrobić, nie? Jak wszystko, to wszystko. Przynajmniej na tym poziomie trudności, jak wszystko, to wszystko. No to wszystko tu? Jak wszystko, to wszystko, tutaj już wszystko. No dobra, ale to nie, to musimy iść tam dalej. To taka ściema tutaj. Tylko relikt sobie zmienię jednak. To co, biegniemy? Mam nadzieję, że to blisko tu gdzieś było. Jak to zrobię spodo? Palec na miksturce. O, kliknę może. Wchodzimy tu. Ja. Samo spalenie. Tak to się nazywa. No i tutaj też jest ten eter. Aury wszystkie odpalone są? Weźcie tu, patrzcie. 6 powinno być. Jest 6. No dobra, chodźmy, tylko zaraz, bo to są niebezpieczne włości w ogóle. Na 53 levele. Ła, nie, to ja tutaj przyszedłem, ale wcześniej za bardzo nie mogłem, bo nie mieliśmy tego statusu. Tam, ja to na bank kiedyś robiłem. I z tymi poziomami, to ja się tutaj bardziej wstrzeliłem chyba. Chyba po prostu do tej Anasterii się nie przyłączałem. Nie wiem, tarcza. Może tam wtedy więcej było dla Legionu czegoś do zrobienia?
i po prostu ta reputacja rosła. Dobra, tarczy nie potrzebujemy, idziemy dalej. Jak? Odrzucam ich tutaj, ale to jest gigantyczna różnica poziomów. Gdzie nie chcę walczyć nawet z takimi słabymi stojąc na tych obszarach, dlatego tak... No właśnie. Bo to akurat poziom nasz nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o te eterialne podłoża. Bo to zabiera procentowo. Brutal. Potwory znacznie częściej zadają trafienia krytyczne, ale za to mają obniżone wyjściowe obrażenia. Okej. No, tu wszystko bierzemy. Dzień dobry. Racje żywnościowe wpadły. Razy dwa. Coś tu triggerujemy. Przejdę się tutaj troszkę. No i są mantykory, tak? Czyli oko mantykory chyba możemy pozyskać. Tam mało tego mamy, ale coś tam wpadało nam kiedyś, nie? To było to? Oko mantykory, no. Tak trzymam się tej jednej strony. Zahaczam takie różne kryształy tutaj. I... Mantykora. No, może jakieś oczko wpadnie. Ale szansa chyba za duża nie jest. Zresztą jak w przypadku wszystkich tych fioletowych przedmiotów. No może poza paroma wyjątkami. Bo jak zbieraliśmy te jak to się nazywało, na przykład te kwiaty czy te pieczęci, to tam wypadało masowo, nie? O, dynamity! No to już mi się podoba. Dobrze, dobrze. To chyba trzy teraz mamy, tak jest. Mamy trzy dynamity, jakieś skrzyneczki tu jeszcze są, sobie weźmiemy. Kurde, ten eter. Co to jest? Desantowe na ramienniki psychiki. Że tak sobie zrymuje. Jeszcze się upewnię, czy tu nie ma jakiegoś przejścia, takie zawalone wejście do kopalni, tak? Tutaj sobie stanę. No, ładnie to zdrowie schodzi. Nawet stamina się tu pomału kończy. To! Zwiastun zniszczenia. Trochę z tym termitem mi nie wyszło. Ale dobra, on chyba... on ma jeszcze inną formę. Tak jak te inne, takie pomniejsze zwiastuny. Zabij zwiastun zniszczenia, zrobione. Nic trudnego, jak mamy taki wysoki poziom. Tu jakieś zwłoki. Ktoś chyba próbował przede mną pokonać zwiastun, ale coś mu nie wyszło. Tu jest bezpiecznie. Na razie tutaj sobie postoję, zrobimy porządki. I zaraz jeszcze tam sobie weźmiemy przedmiot epicki. Co tutaj wypadło? Jakaś zbrojka słaba? To na pewno bierzemy i się wycofujemy. Zdrowie nie schodzi, mogę sobie teraz zobaczyć. Jakiś pistolet to jest. Przeciwko ludziom dobry. Okej. No to tutaj tak jakby zrobione, tylko czy na pewno wszystko? Tu jest bezpiecznie. Tam są jakieś zwłoki. Ktoś nie zdążył użyć maści leczącej. Albo miał cooldowna na te maści. Dobra, chodźmy tu. Jakiś bursztyn. No, gdzieś tu jeszcze się chodzi. O, totem w ogóle, ale to nie. To gdzieś tam na tych lokacjach też z niskimi levelami. To już tam za ten totem byśmy za wiele nie dostali expa. Ale może by ta rzeź wypadła na przykład. Ciągle tutaj... Zerkam, tak jakbym nie pamiętał, że to ma być rzeź, no nie? Okej, tu jest chyba bezpiecznie. Idziemy, kryształy eteru zebrane. Tu jeszcze coś weźmiemy sobie, kryształ. O, nie, wypadł kryształ. Rękawiczki za to wypadły słabe. Tutaj nic nie będzie. Jeszcze trzeba się będzie wrócić tam po tych obszarach takich niebezpiecznych.
Chociaż nie, no w sumie to mógłbym otworzyć... Nie, mogę otworzyć szczelinę. Nie będziemy kombinować. Myślałem, że tu nie mogę szczeliny otworzyć. A to w sumie rzadkość się zdarza, że gdzieś nie możemy szczeliny otworzyć. Tu są jakieś zwłoki. Dynamit jeszcze jeden poleciał. E, no fajne miejsce. Można tu chodzić, farmić te dynamity, chyba że to takie... Te, które leżały tam wcześniej, to może takie jednorazowe tylko były do wzięcia, bo tak dwa w jednym miejscu, blisko siebie, to trochę za łatwo by było te dynamity pozyskiwać, co? A co to? To i coś znalazłem jeszcze. Może jeszcze jakieś zwłoki, coś gdzieś wyhaczę, chyba nie. Aha. Dobra, pokonajmy najpierw tych przeciwników, później będziemy tam gdzieś po tych eterialnych obszarach chodzić. Tu jest w miarę bezpiecznie chyba, na wszelki wypadek rzucę. Dobrze, że ten eter nie jest łatwopalny. Czasem by to nam pomagało, czasem wręcz przeciwnie. Dobra, chyba wszystko, nie? To mogę użyć punkt, znaczy szczelinki. Chyba tak. Chyba mogę śmiało. Tam niby coś jest, ale nie sądzę, żeby tam było jakieś ukryte przejście do tego miejsca. A może? Czekajcie, pójdę tam jeszcze. Tak na szybko. Ale nie, tu nie ma w ogóle, tu jest wyżej. Nie, tu się, chociaż może tamten, nie. No raczej nie. Nie da rady. No to w takim razie wracamy do fortu Ikon. W dobrym miejscu stoję, w dobrym. Zdrowie mi nie schodzi. Bo tak bym szczelinkę odpalił, zaczął szukać tego fortu i bym tam padł, nie? Dobra, zobaczymy, czy dostaniemy jakąś fajną nagrodę. No pewnie reputacja będzie. To jest zawsze przyjemne. Czy udało ci się oczyścić pożogę? Zwiastun zniszczenia padł trupem. Oddałaś nam ogromną przysługę. Wraz ze śmiercią zwiastuna eterialni nie będą w stanie rozsiewać eterialnego ognia na południu. Chciałabym ci również osobiście podziękować za pomszczenie moich kilku towarzyszy broni. Będę mogła spokojniej spać z myślą, że ta rzecz, która ich zabiła, już nie wróci. 16 tysięcy punktów doświadczenia, reputacja 1500 dużo, zaklęte nici, czaszka lęku. No i dobra. Niewielu przebiłoby się przez pożogę tak jak ty. Legion, bardzo ci dziękuję. No i bardzo się cieszę z tego powodu. Tutaj patrzyliśmy, nie? Powiedzmy, że to sprzedamy, to nie. To musimy schować do skrzynki. To była jakaś skrzynka w ogóle gdzieś? Tu był kowal, to pamiętam. A wiem, tam była skrzynka za tym. O, tutaj. No to sobie zostawię. W ogóle, o, może pójdziemy te przetworzyć sobie. Zróbmy sobie jakieś dynamity. Kowal. Bo wiecie, nie chcę z jednym dynamitem chodzić. Zrobimy sobie więcej. Dynamit. 5000. Cyk, mamy 7. Weźmiemy sobie te relikty dla nas zbędne. Rozwalimy je, może coś fajnego dojdzie. To zostawię. A czemu te insygnia ja mam tu, a nie tu? Ja je jakoś przekładałem coś? Czy one same wpadły, czy o co chodzi? Bo ja je nosiłem, nie? Czy nie? Jak to jest? Ej, no nie wiem teraz. Nie, no tu to są przedmioty questowe, aczkolwiek na tym poziomie trudności to już się chyba nie przydadzą. Dobra, musiałem nieświadomie jakoś coś tam kliknąć. Chodźmy do praktykantki Kasparowa. Wysadzimy kilka przedmiotów legendarnych w powietrze. Z nadzieją, że coś tam fajnego pozyskamy. I zaraz pójdziemy robić to zadanie. Zdobywać, odbijać doki Black Iron. No cześć. Tego na pewno nie potrzebujemy. Arkanista, grenadier. No niby tu plus jeden, tu plus jeden, ale... No ale nie, no ta nasza broń to jest taka dobra.
Tego się nie da tutaj niczym przebić na razie. Nie wiem, co by to musiało polecieć. Cztery do kanistra, te różne bonusy pod kanister. I to przekształcenie 100% obrażeń fizycznych. A nie, 48 fizycznych. A gdzie to było to 100%? A nie, no nie, nie, 100% dla kanistra, tam na samym końcu napisane. To jest to właśnie. Być może takie kluczowe. Dobra. A nie, nie, tutaj rozmontuj. Rozmontuj. Co to jest? Order Myrmidona, coś takiego mieliśmy chyba, nie? Gdzie ja mam te? Order Myrmidona? A tutaj. No dużo tego jest. No to tutaj szału nie ma. Trochę złomu wpadło. Zobaczymy ten pasek. Jakaś czaszka. Tutaj w ogóle jest szansa na coś fajnego? Takiego naprawdę fajnego? No ten klucz się może niby wygenerować kościany, to wiem. No i jakieś zielone te... Znaczy nie zielone, tylko te składniki z fioletowym tłem też. No ale mi tutaj nic ciekawego nie wychodzi. Jak widać. No trudno, co wyszło, to wyszło. Nic się na to nie poradzi. No to myślę, że moglibyśmy w takim razie... Gdzie to było? Tutaj, nie? Tylko teraz gdzie będzie bliżej? Szczelina w... No ta czy tutaj musimy wystartować chyba. Chyba tutaj będzie najbliżej. Jak to tam było z tym układem? No tak, bo to... tak? Tak, tutaj będzie blisko. To było to, nie? Nie, to nie było to. Teraz jak to było? Ja się tu pogubiłem. Jesteśmy na... To jest korona wzgórz, a to musiał być port. Tutaj, tutaj. A skoro tutaj... No trochę kawał taki. Nie, to wystartujmy. Chyba będzie bliżej z tego miejsca. No, 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 tak. No też jakoś super nie jest, ale... Ale niech już tak będzie. Oni nie chcą mi tutaj czegoś jeszcze powiedzieć, coś? A, w ogóle pisaliście mi, że u tego gościa losowe są te przepisy. Sędzia, forteca, szkwał. Ale rzezi potrzebujemy. Ciekawe, kiedy on to przelosowuje sobie? A to ja to będę przychodził w takim razie. Będę sprawdzał sobie. Dobra. Aha, no i mogę od razu, skoro tutaj widzę tę książeczkę... Czekajcie, czekajcie, jak tu wejść tam na górze. Tę książeczkę tej postaci, która może wycofywać punkty. O właśnie. Zobaczcie, jakbyśmy chcieli wycofać punkty z Żabondzia, to się nie da. Zależność konstelacji Rydwan Śmierci. Rydwan blokuje nam na razie go, także na razie nie możemy. Trzeba będzie jeszcze nad tym popracować sobie. Ale to spokojnie, to się wszystko pomalutku zrobi, nie? No, czyli dzisiaj odbijamy jeszcze te doki. Coś jeszcze moglibyśmy zrobić, bo... Znaczy tak, na pewno jeszcze były dwie zapieczętowane przez eterialnych lokacje. Jedna to była gdzieś tutaj, nie? Chyba tutaj. Tam było coś z tą radą. I jedno też było, jak wchodziliśmy tam na drogę już do bossa, to tam z lewej strony gdzieś tam też były takie wrota zapieczętowane. Ale z tego, co mi też pisaliście na Discordzie, to któreś z tych wejść to jest w ogóle związane z tym sabatem. Jakieś zadanie od sabatu byśmy dostali, czyli musielibyśmy od sabatu... mało brakuje, nie? Musielibyśmy ten status honorowany pewnie tutaj dostać. No ale to nie wiem, to mam w dzisiejszym odcinku chodzić po różnych tamtych bestiach i innych... wiecie, specjalnych istotach i nabijać reputację? Chyba nie, może gdzieś w tym drugim dodatku, jak będziemy chodzić, to tam te właściwe istoty będziemy spotykać. Ta reputacja dla sabatu może nam wzrośnie i sobie wtedy zrobimy ten etap. Już dzisiaj nie będę tak sztucznie specjalnie tej reputacji chyba nabijał.
żeby was nie zanudzać takim czymś, a nie chcę też tego robić poza nagrywaniem, bo nic poza nagrywaniem nie robiłem w tej serii. Pomijając te analizy takie odnośnie naszej zakładki balansującej, prawda? Żeby później tylko na początku odcinka powiedzieć, co robimy, co wyrzucamy, co zostawiamy. Więc no nie chcę tam się doekspiać gdzieś poza nagrywaniem. No, ale mamy fajny relikt teraz, nie? Taki nowy. No fajnie jest. A w ogóle? Tam też mi napisaliście, powiedzieliście wtedy, co mi się te aury wyłączyły wszystkie. To była po prostu jakaś postać ponoć, jakiś mob, który po prostu użył czegoś, co wyłącza aury. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Ale to się tylko raz zdarzyło. Znaczy, kiedyś mi się jeszcze zdarzyło, jak sobie grałem wcześniej, ale to była zupełnie inna sytuacja. To ja miałem taką sytuację, kiedy to... O, panie, tu dużo tego. Kiedy to... Miałem problemy z regeneracją energii i tak naprawdę ta energia zamiast mi wzrastać albo stać w miejscu, ona mi bardzo wolno spadała. Na tyle wolno, że ja to mogłem sobie kontrolować i po prostu co jakiś czas kliknąć miksturkę i było wszystko w porządku, nie? Ale w pewnym momencie troszeczkę się zagapiłem. Gdzieś tam się czymś zaabsorbowałem, zamyśliłem się i ta energia mi bardzo mocno spadła. I nie odnowiłem jej. I spadała sama z siebie jeszcze bardziej, po prostu się powyłączały te aury. Bo jak energia rośnie jednak, albo stoi w miejscu, to nawet jak próbujemy cały czas z niej korzystać, używać jakichś tam skilli, coś, to aury się nie wyłączą. Musiałby jakiś potwór nam dodatkowo właśnie wyssać energię albo coś takiego zrobić. To właśnie może na takiej zasadzie tam było, że tak naprawdę mi dostał tę energię, ale z tego, co mi tam ktoś mówił, to on po prostu wyłączył aurę jakimś skillem, nie? Ale to nie wiem, czy to tak może być, no ale okej. Gdzie to było? Tam to było, nie? Zaraz... Nie wiem, no tędy, nie, tędy przyjdziemy, będzie bliżej chyba. Tam chyba nie było żadnej blokady, nie? No ekspa to my tutaj za wiele nie dostajemy. A może tam będą niebezpieczne włości w tym, w tych dokach? To byśmy się troszeczkę doekspili zawsze. Aha. Eterialna struktura. Żadnego totemu nie widzę. Nic tam się nie wygenerowało. Fajnego. Ale to nic. Ale to nic. Idziemy. No to dzisiaj taki odcineczek. Załatwiamy po prostu pewne niedokończone sprawy. No mam nadzieję, że tu było przejście. O, jakieś zwłoki jeszcze się napatoczyły. Tak, jest przejście, wszystko świetnie. Oho, jest eterialna struktura. Potężna. Dobra. No i tutaj, nie? Kryształ eteru sobie jeszcze tylko podniosę. Tu mogę jeszcze ich zahaczyć. O, dynamit sobie podniesiemy. A, tu jest w ogóle bosior. Bosior, który pilnuje dynamitu. Jeszcze jakieś zwłoki, no. A, i tu jakieś takie dziwne efekty. Dobra, może jeszcze załatwmy tych, zanim zacznę przeglądać te przedmioty, ale te predefiniowane na tych obszarach to my już wiemy, nie? Może to raczej nic ciekawego dla nas. O, coś tu jeszcze wychodzi. No, ale tutaj nawet zadyma była niezła. Tam widziałem, o, znowu ta osłona antyuderzeniowa się załącza.
O, tę osłonę antyuderzeniową teraz też mamy tutaj, zobaczcie jak to wygląda, już na 14 levelu, chociaż ja maksymalnie punktów tutaj nie dawałem chyba, no nie? Jak to tutaj było? Pochłonięte obrażenia, 1010 jak ona się załącza, sporo, nie? No, odbicie ataków z dystansu, odporność na przebicie, na żywioły się włącza jakby co, aczkolwiek to mamy wymaksowane. Ale maksymalne odporności się też włączają, plus 6%, to jest dopiero potężne. No, osłona antyuderzeniowa, naprawdę fajny element. Dobra, jeszcze tak zobaczę na szybko, na wszelki wypadek, ale nie sądzę, żeby coś tutaj było. Na tych lokacjach jakoś tak pod tego naszego grenadiera to nic ciekawego nie leciało. Oczywiście zawsze jest szansa na jakąś legendę fajną, ale to o, jest gwiazdka na mapie. No, się otworzyło, faktycznie. No to wchodzimy. Czy tu są jakieś niebezpieczne włości? Nie. Na razie cały czas port. To mają być doki, tak? Okidoki. Może jakiś bosior tu będzie pilnował. Coś tu może znajdę. Jest skrzynka. Dobra, są bohaterowie. Zawsze jakaś reputacja będzie. Stalagmit. Kojarzycie stalagmit z Diablo 2? Taka laska trzeciopoziomowa. Stalagmit się nazywała. Materialna forpoczta. Jestem znienawidzony u nich. Ej. To coś tam się może częściej pojawiać już teraz, nie? Materialna forpoczta. Ta. Dodatkowo odrodzenia bohaterów. No i to lubimy. Jak najbardziej. Błysk czystego zimna zamraża pobliskich wrogów. Wrogowie odporni na zamrażanie odmrożą się szybciej. No dobrze. A skąd on tam idzie? Ej, przecież ja tam wszystko oczyściłem. Jakiś striggerowany się pojawił? Wyszedł z gdzie? Z podziemi? Jak tu nie ma ziemi, jest podłoga tylko. Skąd to przyszło? Ej, to może jakoś naokoło szło jeszcze, ale co? A może jakiś sekret tu gdzieś? Ej, to stąd? Nie, ja tu byłem. Nie wiem, skąd to przyszło. Może jak walczyliśmy gdzieś tutaj, to zahaczyliśmy o jakichś i tam szli gdzieś naokoło i w końcu przyszli. Tu są takie drzwi, nie da rady tu wejść? Nie da rady. Dobra, gdzie tu się idzie? Tu najpierw pójdziemy zobaczyć. Tam po drugiej stronie byliśmy. Patrzcie, jak fajnie się rusza, tak właśnie widziałem. Taki szczegół, a cieszy, nie? Skrzynka z racjami żywnościowymi. Co trzeba zrobić, żeby oczyścić, zdobyć te doki? Pokonać bossa, czy wybić wszystkie potworki? O, jest gwiazdka. Doki Black Iron, no tam są. Zaraz tam pójdę. To takie klimaty z Poe mi się przypominają troszeczkę. Kto grał w Poe, to pewnie wie dlaczego. Okej. Doki Black Iron są oblężone. Spokojnie. Rohan tu jest. Gdzie był Rohan? Kiedy doki były oblegane. Ile tego tutaj? Tu może nie będzie bossa, tylko takie fale jakieś. O, dobra, no, może na nim się skupię troszkę. Może zacznę oślepiać troszeczkę. Ile to... No tutaj to nawet wejdzie XP i niezła reputacja. Jeszcze idą.
Porozmawiaj z, chyba powinno być, Korinią w kryjówce ruchu oporu. No to chyba się udało. No to sobie pooblegali. Adamantowa kolosalna forteca. No, takie dla żołnierza, ale mściwy ogień dla grenadiera. O, patrzcie, no to taki grenadierski, ogniste uderzenie, wybuchowe uderzenie, salwa marudera. Wymiatając dwoma pistoletami, czasami uwalniasz salwę z magicznie wzmocnionej amunicji. To jest w ogóle setowe. Sędzia, wyrocznia i egzekutor, to kojarzymy. Zdolność ofensywna, no jest, umiejętności dla grenadiera, dla arkanisty. No, za trzy przedmioty to taka trochę lipa, nie? Chociaż jak się bierze pod uwagę obrażenia broni, to takie punktowe dochodzą, to tam... Może to i fajnie działa. Jak grałem pod rytm sobie kiedyś z Mozartem, to nawet fajne było. Bo tam chyba właśnie obrażenia broni to brało pod uwagę. Dobra, bierzemy to na pewno. To nie, a ten hełm? Pancerz noszony przez najbardziej oddanych obrońców świętej wiary Menhiru, też kojarzymy. Na końcu wierny przysiędze, plus 2 do wszystkich umiejętności. Błyskawice w odwecie potężne. Żołnierz, kontratak, szaman, oplatające pnącze. No, fajne. I co? Coś tu jeszcze ciekawego? Jakieś skrzyneczki? Tu coś jest. O, rejestr pracy Narana. Zaraz zobaczymy. Tylko jeszcze się tu rozejrzę. No, takie poe mi się przypomina tu. Okej, chyba wszystko. A nie, tam jest jeszcze. A nie, to po drugiej stronie przecież. Ale nie, tam mnie nie było. O nie, no tam się chyba nie wejdzie, co? To tylko ma tak ładnie wyglądać. Co to jest? Zgodnie z twoim poleceniem będę dokumentował moją pracę na tym stanowisku. Mam nadzieję, że te zapiski będą przydatne w twoich zamierzeniach. Doki Black Iron są oblegane jak nigdy w związku z dostawami wojskowymi, ale jest też przytłaczająca liczba zleceń od szefów innych portów, więc musimy rozładowywać również komercyjne łodzie. Wygląda na to, że ilość dóbr przypływających do miasta podwoiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dawniej były to 2 statki dziennie, a teraz to 4 i więcej. Co ciekawe, duża liczba nowych statków przybywa z portu Walbury. Przybywają we wczesnych godzinach porannych, 2, a nawet więcej transportów na tydzień. Każdy z nich jest wypakowywany po arm... co? Każdy z... no z nich powinno być, a nie z nic, to na pewno jest wypakowywany... po armaty dobrami w skrzyniach kierowanych... Po armaty dobrami w skrzyniach kierowanych do Korony Wzgórz bez sprecyzowanego odbiorcy. Nie wiem, czego ludzie twojego pokroju potrzebują w takich ilościach, ale domyślam się, że nie zatrudniłeś mnie tu, bym zadawał tego typu pytania. Mieliśmy ostatnio jeden przypadek niesubordynacji, gdy złapaliśmy młodego Orlita chodzącego w koło z jakimś dziwnym kryształem, ostrym jak brzytwa i zielonym jak zaśniedziała miedź. Spytałem, gdzie to znalazł, gdy go chyba powinno być złapaliśmy, ale oczywiście nie pisnął ani słowa. Do czasu, aż zagroziliśmy, że go wyrzucimy z roboty, wtedy zaczął śpiewać. Powiedział, że ukradł go z jednej z dostaw do Korony Wzgórz i nie wiedział, co to jest. Kazałem mu to odnieść tam, gdzie to znalazł. Przywołałem go do porządku, obcinając mu dniówkę, na co przystał. Nie spodziewam się, żebyśmy mieli ze strony Orlita więcej kłopotów i nie zalecam dalszego karania. Jest dobrym gościem, tylko głupim. I to w zasadzie wszystko, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Daj mi znać, czy właśnie o to ci chodziło. Będę podsumowywał w ten sposób każdy kolejny tydzień, tak jak prosiłeś. Neran Lener. Dobra, musimy ten kwestik oddać jeszcze. Dlatego chodźmy... Czy nie wiem, tutaj, tak?
chyba tutaj. Tak jest. Korinia. Czy nasza misja zakończyła się sukcesem? Doki należą teraz do nas. Watch, 30 tysięcy, jestem honorowany we frakcji Ruchu Oporu, dobrze. Łapanie. Eterialny rozkaz. Magiczne teksty wzbogacone eterialnymi mocami. Z pewnością zawierają informacje zbyt drażliwe dla oczu śmiertelników. Czyli pewnie jakiś przedmiot do craftu, tak? Czy questowy, czy co? Zaraz zobaczymy. Zawsze wiedziałam, że dobrze mi wychodzi nakłanianie innych do bohaterskich czynów. Ruch Oporu z Malmout docenia wszystko, co dla nas robisz. Przyszłość tego konfliktu może zależeć od dzisiejszych akcji. Gdyby tylko to oznaczało koniec eterialnych. Nie martw się jednak. Znajdę nam coś nowego, wartego zabicia. Co jeszcze mogę zrobić? Możesz pomóc innym w kryjówce albo spojrzeć do stolika zleceń na najświeższe misje. Zawsze jest coś do zrobienia. Ale coś tu jeszcze. A któż to, jeśli nie mój ulubiony człowiek? Posłuchaj, tym razem przyszło nam obciąć głowę eterialnej okupacji. Czyje głowy wymagają ścięcia? Jeszcze przed upadkiem to miasto miało radę, która zawiadywała operacjami w dzielnicy Stalowej Pokrywy. Jako tacy stali się cennymi celami dla eterialnych najeźdźców Kern. Theodin Marcel przemienił ich na swoje podobieństwo, zamieniając całą trójkę z rady w pomniejszych, powykręcanych eterialnych. Wspólnie Alberan Rain, Cyrian Markan i Draven Cole rozszerzają chorą wizję swojego mistrza. Nawet jeśli fabryka ciał upadnie i dopadniemy mistrza trupów, Malmout nie będzie całkowicie bezpieczny, dopóki ta skorumpowana rada nie zostanie zniszczona. Znajdziesz komnatę Wysokiej Rady na południowym krańcu Korony Wzgórz, w dawnych biurach administracji. Czy zajmiesz się tym zagrożeniem dla naszego miasta? Policzę się z tą radą. Dobra, czyli mamy odpowiedź odnośnie tego kolejnego zapieczętowanego przejścia tam przez eterialnych. No to co pójdziemy to jeszcze zrobić, nie? Sprzedajmy tutaj sprzęty. O, faktycznie doszły jakieś nowe przepisy, zobaczmy. Trupochód, jakiś sanktuarium. Ślepa niszczycielska, nie no, urok. Gdzie jest moja rzeź? Ale dobra, mamy w każdym razie... Pójdź. To glejcik kupujemy, tak? Great ludzi z Malmout, bo tak, teraz jestem honorowany, Ruch Oporu, tutaj, no to kupujemy glejcik, czekajcie, bądźcik. No, no to glejcik, zobaczymy zaraz te jeszcze, trochę kasy poszło znowu. Sznur ostrzy jakiś, relikt Vendetta, taki sobie. Śmiertelność dla nekromanty. No i pasek dla grenadiera znowu, ale to taki... Znaczy ładny pancerz ma, nie? Ale poza tym, jakie tutaj proszki. Amulety i pierścienie. Amulety i pierścienie, podpalenie, ogień, no. A my co mieliśmy tutaj? A my mieliśmy zdrowie, obrażenia od żywiołów, takie zdrowie prezentowe, to tam od wędrowców te proszki takie fajne. Bronie dwuręczne, jednoręczne bronie, dwuręczne, eter rozkład. O, a to? 8% zdrowia i pancerz zwiększony. Tu jest 7% zdrowia, zdrowie na sekundę, regeneracja. No to jest niezłe, nie? Szkoda, że obrażenia od chaosu akurat. Ale pancerzyk 10%, tutaj coś to, może sobie to wziąć? Z regeneracją zdrowia to ja nie mam wielkich problemów, nie? Chyba, nie wiem. Mamy redwan do regeneracji zdrowia tak naprawdę. Zdrowie na sekundę, regeneracja. Ej, kupimy to sobie? Pancerzyk wzrośnie, czyli moja pięta achillesowa się tutaj jakby troszeczkę, jak wiecie, tak będzie lepiej, no. Co tu jeszcze jest? Wlanie dwuręczne, obrażenia od wewnętrznej traumy, też fajne.
Zobaczmy jeszcze. Pierścienie, amulety. O, pancerz też rośnie. Budowa ciała 30, sporo. O, 10% zdrowia. A nie, to jest dla przywołańców przecież. To bym sobie kupił. A może to też było dla przywołańców, nie? Nie, to nie. To bym sobie kupił. Może nie od przybicia, nie. Ej, no weźmy to może, co? Ten pancerz. Ile to kosztuje? Mało. O! Co to jest? Amulet. Grenadier, błyskawice, porażenie. Mam lepszy taki dla grenadiera, tam trzymam do umiejętności, nie? Taki trochę lepszy. Ale może jakiś pierścionek fajny, coś. Arkanista. Na pewno to. Zamiast 7% będzie 8%, no i ten pancerz jeszcze. No, trochę zdrowie wzrosło, no ale ten pancerz ważny. Zawsze tam trochę lepiej. Dobra, niech tak będzie. To co, idziemy sobie? No znowu taki dłuższy odcinek wyjdzie, a miały tylko być takie niedokończone sprawy, coś delikatnie, a to się okazuje, że... Że tu coś, tam coś. Korona wzrósł tutaj, nie? Pamiętamy, gdzie to było. No fajnie by to było dla tego sabatu jeszcze. Czyli w takim razie to dla sabatu, to pewnie było to zamknięte. O, tu mamy to. Totem sobie jeszcze zrobimy. To musi tam gdzieś być. Coś tam mi mówiliście, że jedno z tych przejść to jest związane z sabatem. No to tylko to jedno zostanie. O, a tutaj będzie ta komnata Wysokiej Rady Zakarum. Jeszcze sobie zrobimy totemik. No to tą stroną chyba szybciej będzie. Lodowy oddech. Bierzemy. Jacyś bohaterowie tam już są. No, fajnie będzie. Jeszcze się tutaj troszeczkę przyjdziemy. Fajnie by było znaleźć jakąś skrzynkę zapieczętowaną łańcuchami. Może by nam znowu poleciał brakujący relikt, tak jak ostatnio. To trochę klepią nawet, albo to ta struktura eterialna znowu taka fruwająca. No tak na szybko. Coś tu biegnie. Jak to zapierdziela szybko, jak mnie zobaczy. Tu będzie chyba przejście, no. Dobra, najpierw totem, nie? Bo to tu blisko. I kolejny bohater. Coś tu gadają. A, bo tu jest to wielkie, dobra. No, potrafią klepnąć trochę. Bo trzeba iść to załatwić. Co to za głaz? Skąd on tu poleciał? Nie wiem. A bo tu jest bosior przecież. A ja się tutaj patrzę gdzieś na boki, nie? Bo on taki mały jest. Dobra, pokonane. Jakieś głazy tutaj ciska. Ruch oporu. O, a to czasami nie predefiniowany z tego bossa jakiś przedmiot? To oddzielnie puls... To?
To odzienie pulsuje najwykwintniejszymi magicznymi runami. O. A weźmy to na sprzedaż, takie wyjątkowe. To już robiliśmy. To jeszcze totemik sobie zrobię. Chcemy rzeź. Glif sejsmicznego skoku jakiś poleciał. Co to jest? A to jest glif, no wiadomo. Skacz w kierunku celu i druzgocz ziemię wokół siebie. Dodawany do medali, tak? No takie glify, tam mówiliście, żebym sobie jakiś niby stworzył. Takie movement skille to są, tak? Osłonięci przed magią, srebrni strażnicy imperialnego tronu stoją jeszcze bardziej czujni w obliczu zagrożeń ze strony okultystów. No niech stoją. No nie. Nogawice i rękawice. Dobra, idziemy się rozprawić z tą radą. Czas najwyższy. Po drodze skrzynka i zwłoki. Musimy odzyskać kasę, bo znowu się wykosztowałem na glejt. Dzień dobry. Macie trochę kasy, bo się wykosztowałem na glejt. Tarcza, wiadomo, broń obuchowa, weźmiemy sobie kryształek, wszystko gra. Wejście do fortu. Idziemy. Tutaj było wcześniej zapieczętowane, zablokowane. Chwila, tam nie było jakiejś skrzynki na zewnątrz? Coś tam takiego? A nie, tutaj coś leży. Dobra. Czy to... Tak, to są, zobaczcie, niebezpieczne włości. Gracze mają obniżoną szybkość rzucania czarów, ale większą odporność na chaos. A, dobra. Czyli niebezpieczne włości. No to się tu przejdziemy. Aha, eterialny obrońca już jakiś tam jest. Jakoś mnie to nie dziwi. Już go nie ma. Też mnie to jakoś nie dziwi. Dobra, jak my tu będziemy obchodzić? Czy tu mogą być jakieś sekrety? Pewnie mogą być. Kolejna struktura eterialna. No, tego expa nawet dzisiaj zdobyliśmy się. Nie spodziewałem, prawdę mówiąc, że aż tyle się będzie działo jeszcze tutaj w tym akcie, znaczy w tym dodatku. No, jeszcze z tym sabatem mamy niedokończone, no ale to... Mam nadzieję, że w tym drugim dodatku tam jakoś te reputacje dla nich zdobędziemy i nam zlecą to zadanie, o które chodzi. Wiecie co? Tam jest jakieś przejście dalej prowadzące. Chodźmy sobie jeszcze tu. Jest skrzyneczka. Plus 4 do termit. No ostro. Jedna wielka rozpierducha. Tom się wije w rękach, amulecik słaby. No, będzie tu jakieś przejście ukryte. Gdzieś tu jest taki cypel. O, tu. Ale to... Ale to takie jawne wszystko.
Ale się jeszcze troszkę tu rozejrzę. Może gdzieś jakaś pochodnia do kliknięcia. Jeszcze tak na szybko popatrzę na te ściany. Tu jest pochodnia, ale to by musiała być taka zgaszona, nie? Oj, sorry za to piśnięcie. Nie, chyba tutaj nic takiego ukrytego nie ma. No dobra, chodźmy tutaj zobaczyć. I tu gdzieś będzie ta rada za Karum i runy będą leciały, tak? Co tu się dzieje? O, są te gargulce fajne, które widzieliśmy w poprzednim odcinku. Tylko że coś tak nisko ustawione były. Może tu gdzieś jakieś ukryte przejście w ścianie znajdę? No nie zapowiada się. Nie, jednak pójdę chyba tędy. No, jakieś zwłoki leżą. Dużo, dużo kasy. Może to jakaś arena tu będzie. Nie, chyba jeszcze nie. Tam raczej się nie dojdzie. Patrzcie na te cienie. Chociaż tak jakby skokowo troszeczkę. Coś im z tymi cieniami nie wyszło tutaj, przynajmniej z tą animacją. No chyba, że to mojej karcie graficznej coś nie wyszło, ale chyba nie. Okay. Kolejna skrzynka i jeszcze jedna. Dobra, tam na razie nie idziemy. Chodźmy jeszcze tu. No nie powiem tego expa. Patrzcie tutaj, było to fajnie widać. Nie powiem tego expa dużo. Jeszcze jak oddamy pewnie tego questa, wywalą nam znowu pewnie z kilkadziesiąt tysięcy punktów doświadczenia. I się mocno zbliżymy do 73 poziomu w pierwszym dodatku. Chyba nieźle, nie? Będziemy mogli zaobserwować przy dokładnym przechodzeniu, ale nie chodzeniu i ekspieniu, na jakim poziomie się kończy pierwszy dodatek w trybie dla weterana, nie? Dobra, widać trzy gwiazdki, czyli trójka z Wysokiej Rady Zakarum. Czas start, tak? No a ten się ładnie fajczy, zajmijmy się, a ci też już się fajczą chyba. Przypomina mi się ta trójka tam w porcie Walbury też taka chyba była, nie? Tam było trzech przeciwników, o ten odporny. Coś tu jeszcze wyjdzie? Porozmawiaj z Korinią. Nie, to już chyba wszystko. Reputacja dla Czarnego Legionu. Zobaczymy, czy jakieś fajne skrzyneczki tutaj znajdziemy, bo tam się jeszcze gdzieś dalej idzie. Sprawozdanie rady dla Theodina Marcela. No muszę ich zmartwić, Theodina Marcela już nie ma z nami. Nabożeństwo odbędzie się w przyszłym tygodniu. I pogrzeb.
właściwie trzy pogrzeby, on tam miał trzy formy, to dla każdej formy będzie osobny. Jest mi miło donieść, że pomimo początkowych opóźnień nasze wysiłki w porcie Walbury opłaciły się i pełny zakres planu zaczyna przynosić owoce. Raporty od Van Aldericha wskazują na to, że zbieranie naczyń przebiega obecnie bez żadnych zakłóceń i kolejny transport zostanie migiem załadowany i przygotowany dla Twoich osobistych potrzeb. Wygląda na to, że nasza inwestycja w to naczynie została dobrze pomyślana, tak jak przewidywałeś. Głównym wyzwaniem pozostaje przemieszczenie naczyń przez port. Przekierowałem dostawy do doków Black Iron, gdzie dokładniejsza kontrola ładunku jest mniej prawdopodobna ze względu na częste przemieszczanie się wojskowych i fakt, że narzuciliśmy pracownikom doków tak przytłaczający harmonogram, że nie mają czasu zadawać pytań. Pomimo wszystko mamy tam obecnie bardzo mały nadzór. Nadmienię jednak, że Vernad z zarządu portu okazał się bardzo prostym celem. Jest małym i niepewnym człowieczkiem z cechami, które sprawiają, że łatwo nim sterować. Przez niego nakazaliśmy szefom portu zgłaszać w tygodniowych raportach wszelkie nietypowe wydarzenia i niespodziewane przybycia. To pozwala nam bliżej i w ciszy monitorować aktywność portu, tak by nie było żadnych przypadkowych wycieków naszych planów aż do rozpoczęcia Wielkiego Świtu. Zdecydowane rozprawianie się z wypadkami zasieje strach i nieufność wśród pracowników doków, co zapewni, że unikniemy kolejnych incydentów. Dodatkowo znacznie przyspieszyła praca nad znakomitymi domami Korony Wzgórz. Dość powszechne są wśród tych bogatych ludzi takie cechy jak nielojalność, dążenie do władzy i zarozumiałość. Walczą nawet między własnymi rodzinami. Wystarczy delikatna prowokacja. Rada powinna nadal zachęcać do takich wewnętrznych sporów aż do czasu, gdy uzyskamy dostateczny wpływ na elity tego miasta i wybierzemy najbardziej odpowiednie naczynia. Z wyrazami szacunku urzędujący radny Alberan Rain. O, panie, no dobrze. No to tutaj chyba wszystko, chodźmy dalej. Pewnie jakieś skrzyneczki jeszcze będą, czy nie będą. O, tu się nie wchodzi. O, patrzcie, jak ja to rozwaliłem, może tu... Ej, tu się coś rozwala. Na pewno tu nie można wejść. Myślałem, że sobie wyrąbałem drogę, ale chyba jednak nie. To może? Tam jest takie jakby przejście podłużne, może tym cyplem tu? Pewno się nie da? Taki dywan tu jest? Nie ma gdzieś jakiejś dźwigni, pochodni, która się nie pali? A wiecie co? Pomocą czy tam na pewno jakieś skrzyneczki nie ma pod kursorem? Nie, nic tu nie ma. Nie, no chyba nie. Bo wiecie, jak tak zniszczyłem coś po drugiej stronie, to tak jakby coś tam zostało przygotowane jednak na wejście gracza. A dokładnie postaci gracza. A, tu są skrzyneczki. O, jest jakieś ukryte przejście. Jednak coś się znalazło. O, takie struktury, kontajnery to mieliśmy tam, jak szliśmy do Marcela. No dobra, jest medal. Nogawice z wysokim pancerzem, herbik, wisiorek. No i skrzynki. Uwaga, jedna taka olbrzymia. Okej, żadnego schematu nie ma. Pierścionek jakiś fajny? Gdzie tam? Co to jest? Ogniste serce wypełnione płomiennym duchem. Dla grenadiora plus jeden do umiejętności za cztery przedmioty. No, dwuręczna broń. No jest plus jeden do umiejętności grenadiera, ale poza tym co ogień, podpalenie, okej. No ale nie ma kanistra takiego fajnego.
ale bazowe obrażenia prawie o 2000 rosną, nie? Jeżeli ktoś by sobie robił postać pod takie bazowe obrażenia broni i jakoś się tam wzmacniał później. No, bierzemy na sprzedaż. Idziemy odnieść questa jeszcze, znaczy oddać chyba wszystko. Gdzie to się wychodzi właściwie? No sorry. Tu się wychodzi, dobrze. Kurde z tym sabatem, nie? Wybrańcy... Aha, tu w ogóle patrzcie, wybrańcy Kymona, jak niewiele brakuje. Ale ten sabat... Myśmy dostali tego questa tam... Zabrakło tak niewiele. No ale to się w tym drugim dodatku może zrobi, nie? Wróćmy sobie tu. Ciekawe, czy ci kupcy zmienili tam ten swój asortyment, czy znowu zwoje są inne z reliktami. O, najpierw Corinia. Czy Rada Miasta zniknęła? Tak, przestali istnieć. Dobrze, wraz z ich zniknięciem Malmout może zacząć leczyć się z okrucieństw, które padły udziałem jego mieszkańców. Oddałaś nam wszystkim wielką przysługę. 40 tysięcy expa w ogóle, 1500 reputacji. Nasycony miotacz zaklęć. Ten nawiedzony pierścień podobno nosi w sobie przerażającą klątwę dotykającą noszącego, która pozostaje w nim aktywna po dziś dzień. No dobrze. No takie tam, no klątwa rozbitej determinacji przy otrzymaniu ciosu. Paraliżujące umysł słowa mocy, która spowalnia odruchy twych wrogów i osłabia ich zapał. Mam kilka pytań. Co możesz mi opowiedzieć o pierwszym ataku? Rozpoczęło się od wnętrza miasta. Jest jasne, że Terialni planowali to i przygotowywali się do tego od dawna. Ich wskrzeszający trupy i wypaczone Ich wskrzeszający trupy i wypaczone abominacje pojawiły się wszędzie naraz, siejąc chaos i druzgocąc strażników. Sabotowali także obronę w centrum, a zewnętrzne mury zostały szybko przejęte i odcięto drogę ucieczki z miasta. Następnie uderzyli na doki, spalili statki, tak by nikt nie mógł uciec drogą wodną. To była masakra. Musieli spędzić lata na przygotowaniu i ukrywaniu wojska, które potem wykorzystali do przejęcia miasta. Już lata przed wybuchem ponurego świtu zaczęły napływać raporty o zaginionych ludziach, a musieli wykorzystać wielu innych, takich jak żebracy i tym podobni, których zaginięcia nikt by nawet nie zauważył. W dniu ponurego świtu sprawy potoczyły się bardzo szybko i wydaje się, że całe miasto padło dosłownie w kilka minut. Ruch oporu uformował się kilka dni później i składał się głównie z ocalałych strażników miejskich oraz garstki oderwanych ochotników. Na początku to nie ja dowodziłam, ale kiedy nasza baza tutaj w stalowej pokrywie została najechana, nasi liderzy ponieśli śmierć, zatrzymując eterialnych, a ja w tym czasie poprowadziłam wszystkich do tych kanałów. Co robiłaś przed atakiem? Byłam częścią Straży Miejskiej Malmout, jedną z niewielu, którzy mieli szkolenie w sztukach magicznych. Nie bój się, piękna twarzyczko. Zostałam zatwierdzona przez Gilda Marcanum. Mogłabym pokazać ci moją oficjalną odznakę, ale chyba zostawiłam ją w koszarach, a te są teraz tylko kupką zgliszczy i śmieci. Było naszym obowiązkiem zachować spokój i obronić miasto przeciwko najeźdźcy. Oczywiście nikt nie był przygotowany na inwazję od środka. Dowodzący nami oficerowie zniknęli chwilę po rozpoczęciu ataków. Nie udało mi się dociec, czy uciekli z miasta, polegli w walce, czy może byli jednymi z opanowanych przez eterialnych. Co się teraz stanie? Będziemy walczyć, aż ostatni wróg padnie, albo umrzemy próbując. Nawet jeśli zapewnimy bezpieczeństwo Malmout, świat poza nim pewnego dnia nas wchłonie. To się tu nie skończy, ale jest to solidny początek. To jedyny plan, jaki posiadamy.
Wraz z zabiciem mistrza trupów i rozmontowaniem Rady Miejskiej, ludzie z Malmout odzyskali na nowo nadzieję na jasną przyszłość. Dziękuję ci w imieniu nas wszystkich. No dobra, nie mamy żadnych zadań teraz, nie? Teraz to fajnie wygląda. I wyglądałoby jeszcze lepiej, gdybyśmy to z sobotu mieli tam zrobione. Coś się zmieniło? Lodowiec jest, ej, no tyle tego szukałem, no ale no teraz mamy lepsze, nie? Jest schemat na lodowiec, tu można wylosować. Ej, to może by się pojawił ten w końcu, ta rzeź też. Ciekawe, jak on to przelosowuje. Jakbym na przykład wyszedł i wszedł tutaj jeszcze raz, to coś by się przelosowało? W ogóle ktoś mi chce coś jeszcze powiedzieć, tak z wykrzyknikiem? Nie? Czekajcie, tak sprawdzę na szybko z ciekawości. Pójdę sobie tu. Nie no, lodowiec to już teraz nie. Jak mamy plus jeden dla grenadiera, to nie będziemy brali plus jeden dla arkanisty, nie? Lodowiec, no ale lodowiec. Polowałem kiedyś na niego ostro. Lodowiec, nie, tutaj się nic nie przelosowuje, to nie wiem. To może po jakimś czasie. Dobra, słuchajcie. No w następnym odcinku chyba w końcu zagadamy z tym całym emisariuszem, tak? Który sobie stał ciągle przed jakimiś różnymi ważniejszymi punktami. Jest również tutaj emisariusz. I on nas wprowadzi do kolejnego dodatku Grimdowna. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam w tym dodatku szybko nam się uda nabić tę reputację dla Sabatu i sobie jeszcze zrobimy tę zaległą lokację. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.